Najtańsze coinsy w Polsce na każdą platformę, za Paysafe Card tylko na Ultimate PSC Coins. Więcej informacji w opisie. Witajcie w kolejnym odcinku kariery zawodnika. Ostatnio udało mi się tutaj podwyższyć umiejętność. I zobaczymy, o, jest drugi oddech. To się liczy, będziemy teraz zapierdalać pod koniec meczu jeszcze bardziej. I jeszcze wam tutaj przedstawię statystyki. Sam jestem ciekawy, jak to teraz to się przedstawia. Jak to wygląda, moje umiejętności. Plus 12. Zaczynałem karierę, miałem 72. Teraz mam 84. Wow. Fizyczne atrybuty. Przyspieszenie, szybkość biegu po 90. Co ty gadasz? Patrz, stamina 89, a i tak się męcza jak jakiś stary dziadek na tym boisku. Chyba za dużo biegu. Za dużo daje od siebie. Tutaj też atak pozycyjny, orientacja. O, długie i krótkie podania. Ładnie. No trochę tutaj technicznie nie za bardzo to wygląda. Trzeba to podszkolić jeszcze. O, cztery gwiazdki sztuczki, dwie słabsza noga. Nie ma tak źle. Ale jak widać, 20 występów, 20 bramek, 5 asyst w lidze. Jeszcze tylko, ile to tam? 5 bramek przewagi. No to już chyba wydaje mi się, że na spokojnie zostanie królem strzelców ekstraklasy. Teraz tylko pobić rekord bramkowy naszej ligi. Wynosi on 37. A jeszcze chyba zostało tam, jeśli 20 meczy, to jakieś 10, jakieś chyba jeszcze 17 spotkań, więc rekord jest zagrożony. A teraz czas na Puchar Polski z Krakowią. Zrobię, co mam zrobić. I będziemy awansować dalej. Chociaż nie wiem, czy to jest jeden mecz, czy dwa mecze. No nie zestryj się, Boże. Dół, cały dół, wysuń go, proszę. Pięknie. Aleś to wymyślił. Jezu, jesteś najlepszy. Wow! Co za podanie! Wyśmienite! Jojojojojojoj, ale to groźnie wyglądało! Ale na szczęście piłkarze z Krakowi nie są dzisiaj zbyt dobrze przygotowani. Wow! Chyba się Murzynek zdenerwował. Czarmago za tę zagranie. Jezu, coś tu odjebał. No a to tutaj trochę nam się zrobiła bardziej poważna sytuacja. W dziesiątkę. Jeszcze ten ciul podaje do niego. Idź ty, idioto, zasrany. Szczęście, że masz dobrych obrońców. Jest, jest, jest. Nie, z pierwszej. No, to można było spokojnie pociągnąć te. Nalajcie, by się to jeszcze na prawo przyjął. Czy tam kieruje coś noga? Mówię, to z lewej fajnie wyglądało. No teraz, no. Ja pindole. Faul, karny. No ale hop, on mnie się tam całuje, pa. MMA atak. O, jest, złap... Kurczę, dobra. Nie. O Boże! Coś ty to zrobił! Nie wiem, jest 0-0, to nie wiem, czy teraz dogrywka, czy to jest już koniec meczu i będziemy grać drugie spotkanie. A jednak jest to koniec spotkania 0-0. No niestety czerwona kartka, trudne warunki do gry. Ale powiem wam tylko jedno, że chwilę wcześniej też grałem to spotkanie. Ale jak wiecie... Wygrywałem 3-0, ja strzeliłem dwie bramki i asystę, a potem tam byłem zmęczony, tak jak widzieliście, i chciałem sobie w 60 minucie zrobić zmianę, żeby mnie trener zmienił. No i jak się, i co się stało? I FIFA mi wyjebało, bo FIFA nie ogarniał, że są trzy zmiany, bo akurat już trener zrobił dwie, no to ja chciałem trzecią, nie? Wykorzystać, no ale nie, FIFA, wypierdalaj, musisz od nowa grać mecz, bo ci wyjeba. Teraz, żebym jest wykończony. O, tutaj Groten, Hassani. Teraz dwóch najlepszych strzelców ekstraklasy się spotkało. Ciekawe, kto lepszy. Taki pojedynek, chyba Chris kontra Messi. Ale to... O, jest moja... Nie, ja... Ale to byłby... Jest. Dobre przyjęcie piłki. Tak piętunią. Dobra, jesteś tam na główkę. Jesteś. Zdobędziesz to z główki. Kurde. O, ręka. O! Ale rok nie ma FIFA, to nie ma karnego. Jest. Pokaż Hassaniemu, kto tu jest najlepszy. 1-0. O, ile można było czekać na tą bramkę, co nie? 41 minuta. Ciekawe, czy mnie trener zmieni, czy kontuzji prędzej dostanę. Jestem tak zmęczony. 21 bramka. A jak się dowiedziałem, to rekord ekstraklasy to jest 37 goli w sezonie, najwięcej. To tam nie wiem, ile mi zostało tych spotkań. Nie wiem, to myślę jeszcze z 15 niecałe. To myślę, że ten rekord jest zagrożony. Postanowię go pobić. What? What? What?
Co on zrobił? Ujacie! Bramka sezonu Ekstraklasy po! Rozwalił system, gościu! Ja, Steinbord, sobie Neuer, ja, wyłaź dali! Ja, pindole! Co za gol! Ja, to się popisał umiejętnościami! Trzymajcie to. Nie. I co on zaś wymyślił? Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Noż, jest! Kurcze! Karny! Jest! Czerwono! Pięknie, nie wiem na kim, ale chyba to na mnie było. Szczerze to nie wiem, za co to było. Chyba na mnie ten faul, no. A, ja już tam podawałem, ależ mnie potraktował. Jest! Staję przed kolejną szansą zdobycia bramki. Będzie, 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 będzie. Pięknie, nie do obrony. Pod poprzeczkę, aż piłka uderzyła w górną siatkę. I mamy 2 do 1. 22 bramka w Ekstraklasie. Jeszcze 15. Hasani jest smutny. Ja już tutaj nikomu tego nie oddam. Ja już to sam kroczę po ten tytuł. Jeszcze tylko Górnik tutaj. Górnikowi pomóc zdobyć mistrzostwo. No i... Mąż, trenerze! Teraz będę stoł, będę kontuzjowany i cały misterny plan pójdzie w pi. Bo nie, gwiazda musi grać cały czas. To chyba będzie coś poważniejszego, chyba naciągnięcie mięśnia. Oby to nie była poważna kontuzja, najpierw zobaczymy sobie, czy tam udało nam się to... Ja, to jest bez sensu. 10 minut jeszcze dwie bramki w dupią. Na 2 tygodnie zostałem kontuzjowany. Czyli mogę się pożegnać z rekordem. I pożegnać z tym, żeby Guring zawsze tam wysoko walczył. Bo teraz kurczę, no z tą Legią, no, to by było kolejne 3 punkty przewagi. A tak to... No było dobrze, wygrywaliśmy z początku. Ale na szczęście gramy u siebie. Pierwszy mecz był na 0-0. O, jest 2-1, a sam był w 88 minucie. Gramy dalej. Do Euro 2016. Tutaj z Szwajcarią 1-1, dobra, jest w porzo. Tutaj z Grecją, to sobie będę mógł z Grecją zagrać. Nie no, to jakby nie patrzeć, to chyba tylko jeden mecz w Ekstraklasie opuściłem. Jest to bardzo dobra wiadomość. O, chociaż tam, 5 spotkań zostało i potem 7 z rundy mistrzowskiej. To 12 meczy. Oj, to będę się musiał postarać. Ale tutaj gramy z Grecją. No kurczę, no jestem drugim najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski. Kurczę, no nie wiem, jak się tabela przedstawia, ale myślę, że jak to wygramy, to już będziemy mieli pewny awans. O, ja, co? Ja pindole! Ale to zrobili! To już wyglądało groźnie. No tam Szczęsny zawsze potrafi nas uratować. Czekaj, z kim ta Grecja przegrała? Wyspy Owcze chyba, moja! One są dobre. My z nimi nie wygramy. Za bardzo mocno to se wypuściłś. Ale mamy rożny. Jest! Oj, aż Eke wgnietło! Kurde, fantastyczne uderzenie z daleka. A tak godą se spróbuję. Ło, Błaszczykowski! W końcu mojego fryzura niż od FIFA 07. Lewy, zagraj ze mną. Lewy! Dobra, ogarnąłem. Piękne lewy, dzięki. 1-0. Obroni. Nie, bramka. Tak jest. 1-0. Kolejna bramka dla reprezentacji Polski. Ten to w ogóle hobby tak do wody. Jak na martwego, pap. Ten bramka się dobry. 4. bramka w kwalifikacjach. Patrzę na to, jaka zwinność. Jak on to robi. No fantastycznie, no rzut karny, panie sędzio. Ty ciulu jeden. Ci wygola te włosy. Zrobię z ciebie łysego. Manolas, Manolas, Manolas. Prawidłowo to robi. A jo, se nie strzelą. 100% sytuacji. Nie, nie, 1-1, pa. Kurde. Arystokraty jedny. Teraz. No, jest. Nie, czemu? No z lewej, chłopie. Dlaczego z fałsza? Chyba jednak wyłączy tą opcję. Noż, bo widzę, że się wolniutki. Jak ptak. Jest. No, aj, no nie! No czemu to tak żeś przyjął? Wszystko na złość. Żeby tylko był remis. No! Jest! Nigdy się tak chyba nie będę jeszcze cieszył z gola. No chyba, że w finale Euro 2016. Jest! Chyba najważniejsza bramka jak do tej pory dla reprezentacji Polski. A, piszczek, ja. Dzisiaj będziemy spać razem.
Oczywiście żartuję. Jest 2 do 1. Pięknie. Zwycięstwo w ostatniej sekundzie meczu. Ale to technicznie zagrał. Bramkarz znowu nie wiedział, jak to wybronić. Udało się wygrać. Kolejne 3 punkty wpadają na konto reprezentacji. Tutaj właśnie Anglia jest głównym faworytem do wyjścia z grupy, z pierwszego miejsca. Zaraz sobie to ogarniemy. 2 spotkania i 4 punkty przewagi nad reprezentacją Czech, czyli wydaje mi się, że już mamy pewny awans do Euro. A następny mecz z Piastem zagramy sobie w kolejnym odcinku. Jak na razie wszystko idzie na dobrej drodze, awans do Euro i żeby jeszcze troszkę muszę więcej zdobywać bramek w Ekstraklasie, żeby też zostać tym królem strzelców, bo to już chyba raczej zostanie, ale żeby pobić rekord Ekstraklasy 37 bramek. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!